Podczas jednej z transmisji na żywo Zadaj pytanie stylistce dostałam takie pytanie, jak ubrać się w podróż, żeby było wygodnie i stylowo. I dzisiaj na to pytanie odpowiadam w wideoporadniku. Zapraszam. Na początek może najpierw wyjaśnię, co to jest Zadaj pytanie stylistce. To jest taka transmisja na żywo, która odbywa się w grupie na Facebooku, to znaczy na fanpage'u na Facebooku i nazywa się Zadaj pytanie stylistce, co oznacza, że można zadawać mi pytania, a ja na nie odpowiadam albo na żywo, albo w następnym odcinku. I również te jakby poprzednie odcinki można zobaczyć na moim blogu, link jest pod wideo. No i właśnie stwierdziłam, że to pytanie jest na tyle ciekawe i na tyle można na nie jakby odpowiedzieć w rozbudowany sposób, że nagram wideo poradnik. No i oczywiście muszę dać kilka założeń, w jaką podróż mam na myśli, bo to oczywiście mogą być przeróżne podróże i chodzi mi o samo przemieszczanie się, tak? Czyli podróż, która będzie dosyć długa, możesz jechać pociągiem, autobusem, autem, samolotem, będzie długa i będziesz miała możliwość spania. Tak, to jest dla mnie bardzo ważne. I teraz całe wideo będzie oparte trochę o moje preferencje i o moje jakby takie przemyślenia, moje doświadczenia. I oczywiście bardzo chętnie dowiem się, jakie są Twoje patenty i Twoje sposoby na dobry i wygodny wygląd podczas właśnie przemieszczania się czy podczas podróży. Co jest jeszcze ważne, jednym z założeń było moim to, że jest taka opcja, że może będziesz musiała się przemieszczać w sensie, że najpierw trzeba, nie wiem, dojechać na lotnisko, a później trzeba z tego, nie wiem, dworca dojść do samolotu, później trzeba stać w kolejce do samolotu i tak dalej, czyli nie samą jakby podróż, ale też, że to przemieszczanie się do środków lokomocji. Także na wypasie długo i że będziesz tam spała. No i oczywiście, jakie są moje założenia? Moje założenia są takie, żeby było wygodnie, ja zaraz będę mówiła, co to znaczy wygodnie, omawiając konkretne części garderoby, żeby było na cebulkę. A dlaczego na cebulkę? Ponieważ ja jestem potwornym zmarzluchem. I nawet jeżeli podróżuję latem, albo na przykład podróżuję do ciepłych krajów, nawet jeżeli w miejscu wylotu nie jest tak bardzo ciepło, to ja jestem ubrana na cebulkę ze względu na to, że przeważnie w samolotach, pociągach albo w jakichś takich autobusach rejsowych no, próbują mnie zakatować klimatyzacją. Nie wiem, czy tak masz, ale moje założenie jest takie, że musi być ciepło i wygodnie. I teraz kolejna ważna rzecz. Ja będę omawiała te style jakby ubierania się, czyli ten aspekt stylowości. Natomiast gdy będę mówiła o... No i będę pokazywać zdjęcia, przykład znalezionych na portalu Pinterest zdjęć, ale też na moim blogu pojawią się konkretne rozwiązania, także jak będę omawiała jakieś, nie wiem, spodnie albo buty, to konkretne po kilka przykładów umieścimy również na blogu, już nie tutaj w wideo i link do tego bloga oczywiście jest, także będziesz mogła zobaczyć dodatkowe materiały, no i oczywiście wersję tekstową tego wideo, bo może nie wszyscy mają możliwość oglądania i słuchania, a może wolą czytać, także zawsze jest wersja tekstowa na blogu i tam dzisiaj uzupełniona też o te konkrety ze sklepów, które oczywiście będą aktywne tak długo, jak będą dostępne w sklepach. Także jeżeli obejrzysz to wideo za 2 lata, no to może po prostu ich nie być. I teraz zacznę może najpierw od tego stylu. No, bardzo trudno jest być super stylową w podróży. Moim zdaniem powinno się wyglądać najmniej poprawnie. To znaczy to minimum to powinno, nie że najmniej poprawnie, tylko minimum powinno być to, że wyglądamy poprawnie, ale też musimy pamiętać o tym, żeby nie przebierać się za nikogo. Szukałam, wpisując różne hasła w internet, właśnie jak ubrać się w długą podróż, podróż i wygodnie, różne elementy słucham i właściwie to, co teraz tutaj widzisz, to są różne propozycje, ale one są do siebie tak naprawdę bardzo, bardzo zbliżone, oparte o właściwie kilka elementów garderoby z różnymi wariacjami. Ja te elementy garderoby, tak jak mówię, jeszcze będę omawiać dokładnie, ale też znalazłam takie przykłady trochę bardziej takiego eleganckiego podróżowania. Także niby mamy tutaj luźne spodnie, niby mamy szeroki kardigan, szeroki sweter, ale na przykład wystaje nam kołnierzyk koszuli z tutaj przy szyi. Dlaczego tak? Czy tak się powinno, czy się nie powinno? No ja uważam, że no, nic mi do tego, co się powinno, a co się nie powinno. Moim zdaniem powinnyśmy my czuć się w tym komfortowo. Założę się, że jeżeli jesteś
kobietą, która na co dzień nosi się bardzo elegancko, znaczy się na obcasach, spódnice ołówkowe, może jakieś garnitury, marynarki, koszule, bluzki z kołnierzykiem, wszystko jest białe, eleganckie, może nosisz perły, to znaczy nagle masz wskoczyć w dres i wsiąść do samolotu, to może właśnie będziesz czuła się trochę niechlujnie. Dlatego też zawsze nawiązuj do swojego stylu. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaki jest Twój styl, napisałam książkę na ten temat, Znajdź swój styl, link do niej jest oczywiście w opisie do tego wideo. I teraz styl, poza tym takim znalezionym trochę eleganckim, właśnie z tymi wspomnianymi koszulami, kołnierzykami, czy czymś, co mi się w ogóle wydało bardziej eleganckie niż cała reszta, która jest dostępna, to znalazłam też takie... No, takie stroje w podróż, których ja bym w życiu nie wybrała, bo nie będą dla mnie wygodne po prostu. I tutaj już przejdę do omawiania właśnie konkretnych elementów garderoby, żeby powiedzieć, dlaczego nie są dla mnie wygodne. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie, żeby podróżować, tak idąc od góry sylwetki, no oprócz tego, że na cebulkę to już wcześniej mówiłam, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby podróżować w czymś, co ma duży dekolt. Bo jeżeli ja na przykład chcę spać w samolocie i będę spała na kolanach męża i się jakoś tak, nie wiem, ułożę, że będę miała całą bieliznę, cały biustonosz na wierzchu, to będzie to dla mnie dyskomfortowe. Więc dla mnie ważne jest to, żeby nie było odsłoniętego bardzo dekoltu. Nie mówię, że tam w golfie od razu trzeba jechać, aczkolwiek ja lubię w bluzie z kapturem, bo jak mi jest bardzo zimno, to kaptur też narzucam i mam wrażenie, że wtedy jest jakoś bardziej przytulnie i mi przyjemniej się śpi. Oczywiście ta bluza z kapturem jest ładna, taliowana, ma ładny kolor, coś jest takiego ciekawego w niej. Nie jest jakąś zwykłą, taką spraną, starą bluzą, którą czasami widzę podczas przeglądów szafy, które kobiety noszą po domu. No mnie w takiej po prostu nie zobaczysz. Także po pierwsze nie dekolt, więc jeżeli widziałam takie inspiracje, gdzie dekolty były bardzo duże, no część z nich pokazuje, natomiast ja bym tego nie wybrała. Kolejna rzecz, której bym nie wybrała, to nie pojechałabym w podróż w sukience, a nie w spódnicy. No też z punktu właśnie widzenia takiego, jak chcę tam spać, albo muszę się, nie wiem, czasem trzeba gdzieś usiąść, czasem, nie wiem, samolot się strasznie opóźnia, nie ma gdzie usiąść, to ja później już naprawdę usiądę na ziemi, a kiedy będę w spódnicy albo w sukience, będzie to jakaś trudność. Kolejna rzecz to dół. Ja dołu nie cierpię mieć przylegającego, takiego obcisłego, ze sztywnego materiału, więc na dół można sobie wziąć z obcisłych rzeczy, ale wygodnych, na pewno leginsy, albo jakieś takie bardziej obciskające dresy. Generalnie moim założeniem jest zawsze to, żeby to coś było na gumce. I oczywiście na blogu ja pokazuję konkrety sklepów online obecnych, z obecnej oferty. Ale pamiętajcie, dla mnie najważniejsze jest na gumce, bo jeżeli ja tak siedzę, tu stoję, tu coś tam, jestem cały dzień w tych spodniach, a czasami nawet i całą dobę w tych spodniach, jeżeli to jest bardzo długa podróż, one muszą być dla mnie mega, mega wygodne. Także u mnie idą spodnie na gumce, mnie nie zobaczysz w obcisłych jeansach, jeansy są dla mnie za sztywne, bardzo często przeszkadza mi to zapinanie, no jakby zupełnie nie. Dla mnie to muszą być spodnie na gumce, to jest moja podstawa. No i idąc dalej, mamy już górę, już wiemy, że nie dekolty, już wiemy, że nie sukienki, spódnice, mamy spodnie, no to teraz buty. Kluczowe dla mnie też jest to, żeby buty się szybko ściągały, no i ja nie pojechałabym w długą podróż, tak jak mówię, długą podróż na obcasach. Więc też rezygnowałabym z obcasów, bo jest to po prostu mało wygodne, szczególnie jak w pociągu gdzieś tam próbujesz chodzić i wiadomo, jak to może się kończyć. I dla mnie też jest ważne, żeby buty były wsuwane. Albo nawet jeżeli są sznurowane, to są sznurowane tak, że ja je mogę szybko zdjąć i założyć. Bo jeżeli zdarzy się tak, że będę potrzebowała na chwilę je zdjąć z jakiegoś powodu, to będzie to bardzo szybkie. Kolejna rzecz, wszelkiego rodzaju akcesoria. Mamy ze sobą przeważnie torbę. I zakładam taką opcję, że podróżujesz z torbą taką na kółeczkach podręczną, możesz mieć jakiś bagaż rejestrowany, ale z torbą podręczną, no i jeszcze z czymś, w czym możesz mieć na przykład dokumenty. Więc dobrze jest mieć bagaż podręczny ze sobą, bo tam możesz wcisnąć laptopa, możesz, nie wiem, jakieś książki na podróż. Ja dodatkowo jeszcze do bagażu podręcznego wrzucam, jeżeli to jest jakiś urlop, wakacje, to wrzucam tam takie ubrania
awaryjne, gdyby się wydarzyło tak, że niestety mój bagaż główny zaginął, więc mam na pewno podstawowe kosmetyki, bieliznę, coś na przebranie, żeby przeżyć jakieś 1 czy 2 dni, jeżeli mój bagaż byłby zaginiony i dojechałby do mnie później. Ale też w takiej walizce podręcznej biorę ze sobą rzeczy na przebranie, gdyby się okazało, że wylatuję, nie wiem, w grudniu z Polski i lecę gdzieś do, nie wiem, jakiejś Karaiby albo coś takiego i tam będzie gorąco, to ja sobie od razu pakuję krótkie spodenki, japoneczki, sandałeczki i przebieram się po prostu w toalecie przed lądowaniem, żeby już nie wychodzić w tych zabudowanych butach, w tych nawet grubych spodniach, bluzach, czyli ściągam bluzę, coś mam pod spodem, zgodnie z zasadą na cebulkę i jestem już gotowa po prostu na temperatury około 30 stopni, a nie na przykład minus 15, jeżeli tak było przed wyjazdem z domu. Torby, a tak jak mówię, dobrze jest mieć podręczną, ale też mieć coś malutkiego. Coś, gdzie włożysz paszport, gdzie włożysz, nie wiem, telefon, może słuchawki, coś takiego, co, nie wiem, bilet, no nie wiem, co jeszcze można takiego podręcznego włożyć. Dobrze jest mieć taką listonoszkę, która nie będzie Ci dodatkowo zabierała rąk, tak, że możesz ją tylko przewiesić, złapać walizkę na kółkach i iść dalej. Kolejna rzecz, biżuteria. Też w podróż nie biorę za wiele biżuterii. Może ona po prostu przeszkadzać w wypoczynku, w spaniu. Także też jestem absolutnie na nie. Zastanawiam się, czy wszystko powiedziałam. Chyba wszystko powiedziałam. To, co wspomniałam, omawiane przeze mnie rzeczy z konkretnymi przykładami są na blogu. Jestem ciekawa, czy podzielasz moje zdanie a propos wizerunku swojego podczas podróży, czy masz zupełnie inne zdanie, podziel się ze mną koniecznie, daj znać, skomentuj. No i dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.